referat prowadzący pan. Dobry wieczór państwu, nazywam się Stanisław Szymański i mam ogromną przyjemność w powitaniu państwa dzisiejszego wieczoru. Naszym organizatorem jest Stowarzyszenie Wolnego Słowa, którego prezes pan Wojciech Borowik jest z nami. Proszę państwa, spotkanie nasze jest związane z wspaniałą książką Jak obaliłem komunę, autorstwa mistrza Jana Pietrzaka. Też powiem tylko jedno, Pietrzak. I wystarczy tam fragmenty absolutnie zniewalające. To są donosy, to są jakieś służbowe notatki sporządzone przez funkcjonariuszy, którzy się zajmowali panem Janem. Jednym słowem, pan Jan dawał wyżyć armii ludzi, ponieważ tu 40 funkcjonariuszy rozmaitego szczebla się zajmowało kabaretem, egidą i osobiście pan... Inspiracją do powstania tej książki były właśnie akta z SB, które otrzymałem z Instytutu Pamięci Narodowej. Było bardzo ciekawe, żeby porównać te teksty, które w odpowiednich latach mówiłem, z tym, co pisali na ten temat obecnie. Wydaje mi się, że to również dla państwa będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza dla tych roczników, które PRL jakoś tam pamiętają, chociażby we fragmentach. I zacząłem się zastanawiać, proszę państwa, kto właściwie obalił ten ustrój. Jeżeli nikomu nie można tak przypisać tego obalania, a ponieważ nie chciałem, żeby wyszło na to, że Honecker i NRD oraz Kreml i Gorbaczow obaliły ten ustrój, postanowiłem wziąć na swoje skromne barki ten problem, zwłaszcza, że właśnie mam akta SB, które to doskonale dokumentuje. Wszystko w moim życiu poszło jak po maśle, ale parę rzeczy, choć po gruncie, jednak udało się załatwić. Na przykład postawić dom, spłodzić syna i to nie jednego, zasadzić drzewo i obalić komunę. Do grona obalaczy minionego ustroju zgłosił się również generał Kiszczak, który uważa, że pociągając za wszystkie sznurki przy okrągłym stole miał zasadniczy wpływ na upadek PRL-u. Ale czy rzeczywiście o to mu chodziło? I tak jest z wieloma innymi architektami III Rzeczpospolitej. Każdy w jakimś stopniu się przyczynił, w pewnym momencie się zasłużył i chwała im za to. Jednak zbyt dużo tu niedopowiedzeń ciemnych stron. Sądzę, że w tej niejasnej sytuacji nie powinienem dłużej ukrywać swojej roli w historycznej przemianie kraju. Bo w moim przypadku sprawa jest oczywista, jasna i dobrze udokumentowana. I to przez ekspertów Służby Bezpieczeństwa PRL. W jednym z pierwszych dokumentów sprawy obiektowej kryptonim Tercet czytamy, że kabaret pod egidą lansuje satyrę polityczną skierowaną przeciwko budownictwu socjalistycznemu w Polsce, polityce PZPR i Związkowi Radzieckiemu. Warszawskie poczucie humoru i kabaretowe skłonności doprowadziły do tego, że już dekadę później stałem się elementem wywrotowym, zagrażającym podstawom ustrojowym państwa, tropionym przez tajnych agentów i komunistycznych funkcjonariuszy. Miałem też taką piosenkę RWPG Cza-Cza-Cza, która powstała, proszę państwa, kiedy powstawało RWPG, która nie była nigdy puszczona przez cenzurę, nawet pod rządami Mazowieckiego, czyli to kilkadziesiąt lat trwało. Kukurydza nie obrodzi latość w porę, czy nie wzejdą skutkiem deszczu kalafiory, transporty żywca do celu nie dotrą, a na bazarze zabraknie już tytryn. Niestraszne deszcze, niestraszne zimy złe, świeci nam słońce, RWPG. Dwustronny kontakt wszak już przeżytkiem, a wielostronnie przyjemniej z pożytkiem. W jedności siła, przed nami wspólne cele, komasacja, koncentracja, koprodukcja, kopulacja, obywatele. Doszło do mnie coś niezwykłego, że myśmy bawili się w kabaret, w teatr, w klubie studenckim Hybrydy i że raptem, proszę państwa, takie wielkie mocarstwo, taki pakt cały warszawski, mają atomowe bomby, mają dywizję czołgów i oni się boją tych żartów, które my żeśmy dla draki, urlachec, dla naszych koleżanek i kolegów robili, że coś w tym jest. I jeszcze w dodatku wyrzucają mnie z tych Hybryd z wielkim hukiem, że są jakieś narady, zebrania, jacyś koledzy z rad okręgowych
naczelnych się zbierają gromadą, do samokrytyki mnie zmuszają. Każą mi pisać jakieś oświadczenia, że oni nic o tym nie wiedzieli, co ja wystawiam, bo by się bali, że to na nich jakieś konsekwencje przejdą. Lecz sam zrozumiałem po paru latach hybryda, że to, co robimy, ma większy sens, głębszy sens. Jednym słowem, cenzura i służba bezpieczeństwa bardzo pomogły mi w pewnym jakby złapaniu świadomości tego zawodu, że to warto robić, bo to ma znaczenie, proszę Państwa. I tak powstał kabaret pod egidą. Urodziłeś się naszej szczęśliwie w takim kraju, gdzie dochód na głowę już od dawna jest znacznie powyżej oficjalnej przeciętnej światowej. Z drugiej strony tej średniej niestety jacyś ludzie codziennie mną z głodu. Dziś tym faktem już nikt się nie peszy, lecz pamiętać o nim nie szkodzi. Nie, nie pytaj, jak żyć, o co walczyć, kim być. Niech ci starszy, że za sprawą taty urodziła cię nam twa mamusia, nie tam, ale jednak po stronie bogatych. Wiem na pewno, że ciągła poprawa udogodnień socjalnych i płacy będzie ciągła się w sposób planowy w twoim pięknym skądinąd czasie. O robocie nie będzie już mowy, to się wszystko na lepsze odmieni. Będziesz szczęście miał realizować pięcioletni plan zatrudnienia. Pierwszak stwierdza, że w ustroju kapitalistycznym wartość dodatkową zabiera kapitalista, a w ustroju socjalistycznym wartość dodatkową rozkradają ci, co u władzy. Gdzie więc jest różnica? No tutaj pragnę się pochwalić, że to rzeczywiście wyczaił ten kursant, prawda, szkoły marksizmu-leninizmu, że ja dotknąłem najbardziej istotnego problemu marksizmu, ponieważ teoria wartości dodatkowej to jest jądro marksizmu. Marks się tak wymyślił, że burżuje okradają robotników, zabierając im wartość dodatkową. Więc jak się burżujów skasuje, robotnicy będą to zabierać i będzie okej, prawda? No to był taki pierwotny pomysł tego całego ustroju. No i ja pytałem, dobrze, już burżujów nie ma, gdzie jest wartość dodatkowa? W tym gronie chyba można powiedzieć, lecz niech zostanie to między nami. Fakt, że niektórzy nasi koledzy nie nadążają za przemianami. Aby nikomu nie przesłonił naszych zdobyczy uśmiech krzywy, troszczy się zdrowe jądro trzonu, aktywu kolektywu, za którym stoi w zwartym szyku. Mianowicie Jan Pietrzak urodził się w tym samym dniu, miesiącu i roku, co Saddam Hussein. Tak, rzeczywiście to było dla mnie samego szokujące, jak się o tym dowiedziałem, przeczytałem gdzieś tak. Zdumiewająca sprawa. Jak mogą się rozumieć i potoczyć urodzonych z tym samym.